Witam ponownie i oto jestem znowu na terenie dawnego obozu pracy Pieski. Postaram się to jakoś tam przyzumować, bo nie chce mi się czołgać wśród tych gałęzi. Tutaj jak widać został fundament dawnego budynku, baraku dla pracowników. No i oznaczyłem jego rogi, także ja go sobie wyrysuję na podstawie wskazań GPS na mapie. No i tutaj mamy już pierwsze wejście do systemu takich korytarzy technicznych, którymi były poprowadzone wszelkie media, kanaliza, prąd, woda i tak dalej. I zaraz wchodzę już do środka oznaczyć kolejny ten system korytarzy podziemnych tutaj na terenie tego obozu. No już wskoczyłem do dziury i zaraz odpalam latarkę i idę. Oczywiście idę w prawo. Jest taki echo, pogłos. Na szczęście tutaj będzie przynajmniej sucho w tych tunelach. No to zaczynam. Przyznam szczerze, że tutaj w tej części, zaraz na samym początku, można powiedzieć w pobliżu drogi głównej, nie spodziewałem się, że też jest system tuneli, ale moją uwagę przykuł taki fundament. No i jak widać, już się zapowiada ciekawie. Tutaj widać uchwyt do rur. Zardzewiały. No i jest studzienka. No już ruszam dalej. Tu mi to wygląda na takie zakończenie w postaci takiej głębokiej komory. Tak, nic się nie mylę, ale tam jest jakby kawałek jakiegoś murku przełamanego, no to część fundamentowa budynku. Tak samo tu. Ja myślę, że tutaj już był taki niższy, taki mniejszy kanał z rurami, który doprowadzał do budynku te media, a tu jakiś taki węzeł. O, żabka tutaj wpadła. Zaraz ją uwolnię na powierzchnię. Tylko przyzumuję, może pokażę. O, taka żabcia sobie tutaj siedzi. Zaraz płaza wyciągnę. No już, po powrocie do punktu startu, teraz idę w lewą stronę. A przy okazji, halo, echo, bardzo fajnie odbija, nie wiem czy to będzie słychać na filmie. No i czas na lewą stronę. Jak widać, jest fajnie, bo znów mam okazję rozprostować plecy, bo jest kolejne rozgałęzienie. Ale jest to rozgałęzienie na trzy strony, można powiedzieć, że na cztery, bo tam już jest od noga znowu w prawo i tutaj taki sam uchwyt na rurę pozostał. Także zaraz, ja najpierw zawsze chodzę w prawo, także spodziewajcie się, że pójdę prosto i w prawo, a tamto sobie zostawię na koniec, tamto wyjście. No i dosłownie 3 metry od tej studzienki mamy rozgałęzienie w prawo, a tunele mają szerokość 1 metra. No i tu już jest wyjście do następnej komory i zakończenie. Tak to właśnie wygląda. Dzisiaj jest wyjątkowo ciepło, 4 listopada. Wystarcza cienka bluza. No dobra, do następnego. No i już idę głównym tunelem dalej prosto. Jakie tutaj roje komarów. Ale jest i łowca. Jest i łowca tam. Tylko no nie mam jak przyzumować, ucieka. Bardzo pożyteczne zwierzę.
jak najwięcej pająków, jak najmniej komarów. No i tak, tunel się załamuje, ale studzienki nie ma. Jest za to skręt, no i jak na moją orientację, to będzie jakieś 10 metrów pod kątem prostym i jest kolejna komora. Też wyjść tędy by było ciężko, chociaż nie, tutaj można się na hak jakoś chwycić i podciągnąć. No ale tutaj jednak wrócę się do tego samego wejścia, którym wchodziłem. Będzie dużo łatwiej. No i zaraz kontynuacja będzie już tam w dalszej części. No i teraz już będę szedł tutaj w lewo. A tak naprawdę to trzymając się cały czas prawej ściany, prawej ręki, wracając stamtąd, to ja idę cały czas w prawo. Tylko że wracam się w te same miejsca i tym sposobem nie pominę ani jednej odnogi tych tuneli. No i proszę bardzo. Daleko nie musiałem przejść na schyleniu i jest kolejna komora. No i ta, jak widać, jest już dużo głębsza od pozostałych. Także tutaj wejść raczej bym się nie odważył, a jakbym miał wyjść, to bym się nieźle musiał namęczyć. No i przede mną teraz taki długi korytarz i chyba też jest boczne wyjście tutaj. Nie wiadomo skąd się wzięła taka kubka piasku. I tu będzie chyba zakończenie. Fajnie by było móc wyjść. Widać, że jest nieco podwyższone, czyli będę musiał się wyczołgiwać. I tędy sobie chyba nie. To jest tylko zakręt prowadzący tam o bardzo daleko jeszcze. Tutaj żugnojarz sobie siedzi i czeka, zdechnę w tych tunelach. Wtedy z mojego ścierła będzie mógł sobie kuleczkę utoczyć. No i tutaj jest takie płytkie tylko zagłębienie. Żeby kontynuować, to trzeba będzie przeszkody terenowe pokonać. O właśnie, same się już pokonują. No i podążam dalej. O, tunel się ciągnie kawał prosto. Tu będzie chyba zakończenie. Też będzie zakończenie taką komorą, nakopane piachu. To może zwierzęta tyle tutaj nakopują. Bo to tak, tu mi wygląda na jakąś norę. Od razu pójdę tutaj zobaczyć. I w ślady, tropy jakiegoś borsuczka albo lisa. I tam widać wejście do nory. To małe zwierzątko tyle na kopie. Tutaj widać ślady jeszcze. Podbijane łapki i pazurki. No jest kolejna komora. Strasznie to męczące. Bebek mi trochę przeszkadza w schylaniu. No i dobra, odpoczynek. Tyle by było widać, gdyby mnie świecił latarką. No ale już poprawiam widok. I przede mną taki długi tunel.
No i teraz mamy odnogę w prawo. I taka stroma pochylnia. Także idę teraz już zgodnie ze swoimi zasadami. Cały czas w prawo, a tamto to był wyjątek. O, o. Tu muszę przerwać filmowanie. Potrzebuję dwóch rąk, żeby się przytrzymać, bo zjeżdżalnia jest dość ostra. No i oto jestem. Tak to wygląda. Tu się jakiś uchwyt został. Tam dwa haki. Podejrzewam, że na hakach to jakieś wisiały zbiorniki na wodę. Coś takiego mogło tutaj być, bo to wygląda ewidentnie jak jakaś komora ciepłownicza. Studzienka, no czy nie studzienka, tylko brak mi odpowiedniego słowa. No i piękna jesień jeszcze. No i już idę dalej głównym tunelem. Z tego co widzę, to po około 6-7 metrach już jest odbicie w lewo. Czyli tam będzie też taka komora. I też, jeżeli to będzie krótki odcinek, to od razu to sprawdzę. No tutaj będzie jakieś 20 metrów, ja myślę. Także śmiało zobaczę już i to zakończenie. Później jak tam dobrnę do końca i będzie możliwość wylezienia na powierzchnię, to nie będę się przynajmniej musiał tutaj wracać tymi zakamarkami, bo już będę miał całość. Tutaj z tej komory, z tymi dwoma rosnącymi drzewami w środku aż wylazłem, ponieważ GPS mi pokazał, że jestem tuż przy ścieżce, którą sam tutaj rysowałem parę dni temu. Ścieżka jest ledwie widoczna, ale proszę, oto, oto i ta ścieżka. Chociaż w zasadzie to nie wiem, czy nie powinienem jej oznaczać jako przecinkę, ale przejść się nie da. Tam dalej tylko jest przerwana, bo kończy się dołem. No i tam dalej już jest ten drugi system korytarzy podziemnych. A ten, z tego co widzę, zaraz wskoczę do środka i będę kontynuował, być może mnie poprowadzi tam w stronę tej oczyszczalni i się rozwikła zagadka tych wejść, które poprzednim razem oznaczyłem, a do których już nie miałem czasu, sił i ochoty wskakiwać do środka. Także już kontynuuję. Tam chyba będzie już koniec. Wygląda mi to jak zasypany tunel. To znaczy, koniec to nie jest. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Chyba tunel miał kontynuację, a może i nie. Tak, miał tunel kontynuację. Tu widać jest studzienka. I tam skręt. I tam korytarz prowadzi do następnego otworu, ale jest całkowicie zasypany. Przebija się tylko światło dzienne. Także pozostaje mi tylko jedynie wyjście na powierzchnię i spróbowanie odnalezienia kontynuacji na powierzchni. Już jestem przy tej samej zasypanej studzience, tyle że od drugiej strony i po skręcie w lewo i kontynuuję. Pierwsze co, to tutaj jest taki trójnik. Tędy wchodziłem, ale jak widać jest ekstremalnie ślisko. No i pośliznąwszy się, można się nadziać na taki pręt. Także naprawdę takie miejsca są bardzo niebezpieczne i zaskakują najmniejszymi takimi detalami, które mogą okazać się śmiertelne albo bardzo niebezpieczne dla zdrowia. No i tutaj idąc kawałeczek prosto, dosłownie 4 metry, później z 1,5 albo 2 metry w lewo jest komora i możliwość wyprostowania pleców. Teraz już kontynuując bez pauzy, po
pójdę dalej tym tunelem prosto. No ja poznaję to miejsce. Poznaję to miejsce, ponieważ widziałem je na filmie na kanale Tu nie wchodź. No i będę mógł przypisać ten do tego systemu korytarzy, który wyrysuję na mapie, nie tylko własny film, ale też ten fajny film tego gościa z tego kanału Tutaj nie wchodź. No i z tego co pamiętam, idąc prosto tutaj, będzie takie wyjście, szeroka, taka wygodna po prostu brama. Także zaraz się to okaże. No i ten pieńcu trzeba omijać, taki charakterystyczny. Poprzednio go nie znalazłem, ale za to znalazłem dwa inne systemy korytarzy. Zupełnie nie połączone z tym. A ten wydaje się być największy. No i tutaj w lewo komora. Proszę bardzo. Grzybki sobie rosną, jakieś tęgoskóry. Tutaj. Zaraz będę nagrywał dalej. No już kontynuuję. Tutaj w prawo będzie zapewne skręt do tego wyjścia głównego. W lewo natomiast komora. No ja sobie skręcę najpierw w prawo. Pokazać to wyjście główne. To jest, widzę, że też w bok tunelik. To jest tak jakby lustrzane odbicie tego poprzedniego systemu, co byłem kilka dni temu. Jest taka jakby piwnica. No i taka wielka brama, chyba największa, co tutaj można, najszerszy otwór, co można wejść. Bo całe jakby ściany w tej piwniczce brakuje. No i zaraz ciąg dalszy nastąpi. I teraz jestem na tym rozwidleniu po powrocie z tej piwniczki. Odwiedzić kolejną komorę. A może i nie. To nie będzie komora. To będzie kolejny zakręt labiryntu. No to powiem szczerze, ale zaraz będzie chyba komora. Bo to jest na jedną modłę budowane. Także tutaj jest ta studzienka. Śmiało, ona jest wysoka. Znaczy wysoko się stoi na tej usypanej ziemi. Tu można sobie wchodzić i wychodzić. A tu będzie na pewno po tym malutkim zakręciku zakończenie. Nie! O kurde! Aha, tu jest inaczej troszeczkę. Bo jest takie zakończenie, ale są dwie komory jakby obok siebie. W kształcie litery T. No to tylko tyle. Mam nadzieję, że z tym rysowaniem mapy się nie pogubię. No, dużą pomocą jest to, że tutaj są wszędzie kąty proste. Jedynie pierwszy system, który rysowałem, pierwszy filmik na temat tego obozu pieski, no to tam w żaden sposób nie mogłem, nie wychodziło mi, nie pasowały mi do punktów GPS ustalenia i nie mogłem tam przy jednym tunelu zrobić kąta prostego. Być może Niemcy wybudowali go pod lekkim skosem. No ale jak będą na przykład za kilka lat dokładniejsze troszeczkę zdjęcia lotnicze, dokładniejsze podkłady te z lidaru, być może las tutaj wytnął, no to będzie po prostu można to zweryfikować. Na razie jest jak jest. Na pewno jest to jakaś wskazówka, tak jak mówiłem, no dokładność 4-5 metrów tego mojego GPS-a w telefonie. No ale coś tam zostało, będzie wyrysowane. Zapraszam do opisu pod film. No już teraz ponownie jestem przy tym pniu, ale teraz idę w lewo. No i za daleko sobie nie pójdę, bo tu dosłownie po przejściu 6 metrów mam skręt w lewo. Krótki, 3-metrowy tunelik i jest kolejna komora. Dobra. I teraz idę dalej i mam nadzieję, że tu już po prostu więcej za mną niż przede mną.
bo jeszcze chciałbym pojechać tam na drugą stronę jeziora. Tam jest jeszcze system korytarzy, no ale to się okaże. Czy tu będzie wyjście? A nie, nie ma tak dobrze. Chociaż tak, tu jest komora, a tam już będzie zasypane. Także idę tutaj do tej komory, już ostatniej. No i teraz po sprawdzeniu na mapie dokładnie wiem, gdzie jestem. W drugim filmie o tych po prostu tunelach kończył się tam tunel na takiej zasypanej studzience. I tutaj jestem od drugiej strony przy tej zasypanej studzience. Postaram się jakoś to przyzumować. O, latarka mi spadła, ale dobra, bez latarki chyba też będzie dobrze. Tam widać prześwit i widać ten skręt. Także w zasadzie ten film mógł być jedną całością z tamtym, ale będą dwa oddzielne, bo tutaj bez odkopywania się to się do tamtej części już nie przejdzie. Pozostaje mi tylko sprawdzić ten otwór przy tym budynku, gdzie takie czajniki porzucone zostały. Być może tam wskoczę i spenetruję, zobaczyć dokąd mnie to zaprowadzi.